Cześć, witam Was serdecznie. Ja jestem Wojtek, dla tych, którzy mnie nie znają. No i tutaj na tym kanale nauczysz się, jak tytuł zdradza, języka niemieckiego. Mamy tutaj w tym filmiku 100 najważniejszych zwrotów w rozmowach z Niemcami na różne tematy. Myślałem sobie, co ja mam zrobić, co by było dla początkujących dobre. I to, tutaj mi się wydaje, będzie bardzo fajne, do czytania i oczywiście do słuchania. Jeżeli cokolwiek robicie, jak ja to w poprzednich filmach już mówiłem, dla początkujących to będzie naprawdę fajna sprawa, a dla tych, którzy już są już parę dni więcej, fajna powtórka. A przede wszystkim, jak wy mi to piszecie, wy lubicie moją wymowę, no to słuchaweczki by mogły pomóc, jak jesteście w pracy. Ujujuj, nie wolno. Okej. W tym odcinku pokazuję Wam właśnie pierwsze 50, a drugi odcinek będzie, czy Wam się podoba, czy nie, a to zresztą zobaczymy w komentarzach. Także teraz nagrywam 50 i za parę dni następne 50. I teraz na pewno tego nie zapomnę, co w ostatnim filmiku zapomniałem, mój slogan taki, że tak powiem, lecimy z koksem. Rano, dzień dobry, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Stop. Jeżeli mówisz i myślisz, ja to znam, co to jest, poczekaj, posłuchaj pierwsze 20, na pewno ci się spodoba. A dla tych, którzy są faktycznie pierwszy raz, ja powtarzam, mówię raz po polsku, potem raz, dwa, trzy, cztery, czy pięć razy po niemiecku, aby właśnie wymowa prawidłowa przeszła do was. Ćwiczcie. A jak wam jest to za mało, możecie pauzę nadusić, albo po prostu szybciej, albo wolniej puścić, jak wam tam zresztą pasuje. Jesteśmy przy Guten Morgen, idziemy do następnego. Dzień dobry. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Czyli tu słyszycie, że ja niekiedy łykam właśnie jakieś literki. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Dzień dobry. Dobry wieczór. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Dobranoc. Gute Nacht. Gute Nacht. Niektórzy myślą albo piszą Guten Nacht. Nie. Gute Nacht. Die Nacht. Die gute Nacht. Gute Nacht. Dobranoc. Jak się masz? Co tam? Co tam? Co tam słychać u ciebie? Wie geht's dir? Wie geht es dir? Wie geht's dir? Wie geht es dir? Hey, wie geht es dir? Jak się masz? Co tam u ciebie? Ziomal, Wie geht's dir? I muszę się oczywiście powtórzyć, bo kto jest tutaj pierwszy raz, sobie myśli, co ten tam takie wstawki wstawia? Wstawiam. Tak sobie, o. Żeby było śmiesznie, co najmniej dla mnie niekiedy. Wie geht's dir? Nummer 6, Satz 6. Mam się dobrze, dziękuję. Mir geht es gut, danke. Mir geht es gut, danke. Mir geht's gut, danke. Mir geht es gut, danke. Mir geht es gut, danke. Albo es geht mir gut, danke. Mir geht es gut, danke. A ty? A tobie? A u ciebie? Und dir? Musiałem spojrzeć, co napisałem, nie? Dobra. und dir? Und dir? Wie geht's dir? Gut. Und dir? O to chodzi. Wie geht's dir? Gut. Und dir? A tobie? A ty? Und dir? Nie dir. Dir. Spróbujcie to. Po prostu spróbujcie. Und dir? To jest tak jak D-I-A. Und dir? Und dir? Jak się nazywasz? Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? I tutaj słyszycie, że ja nie mówię wie heißt du. Nie mówi się wie heißt du. Wie heißt du? Bo tam jest d i Polacy chcą, tak ja twierdzę, koniecznie mówić du. Dlatego przed tym d jest z. Wie heißt du? Bo tak to by było wie heißt du. Poprawnie, ale w mowie potocznej wie heißt du, to trochę długo. You know what I mean? Wie heißt du? Wie heißt du? Nazywam się. Ich heiße,
Wojtek. Ich heiße Wojtek. Und du, wie heißt du? Schreib es in die Kommentare. Na, bis Kommentare. Wie heißt du? Ich heiße Wojtek. Ich heiße Marek. Ich heiße Andrzej. Ich heiße Aneta. Oder ich heiße Alicja. Skąd pochodzisz? Woher kommst du? Tu mamy to samo, znowu. Kommst du? Woher kommst du? Skąd jesteś? Skąd pochodzisz? Woher kommst du? Woher kommst du? Pochodzę z, aber jestem z. Ich komme aus Polen. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Niedersachsen. Ich komme aus Bayern. Jeżeli dajmy na to, ja jestem z Niedersachsen, przyjechałem na Bawarię i oni słyszą, że ja nie mówię po bawarsku, to się pytają, woher kommst du? Ich komme aus Niedersachsen. Ach, alles klar. Ich komme aus. Ile masz lat? Wie alt bist du? Wie alt bist du? I oczywiście wszystkie odpowiedzi musicie napisać w komentarzach. Nie żartowałem. Ale możecie, jak chcecie. Nie zabraniam. Wie alt bist du? Ile masz lat? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Mam 43 lata. Ich bin 43 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt, ich bin 30 Jahre alt oder, albo, ich bin 60 Jahre alt. Mam 60 lat. Albo 13. Ich bin 13 Jahre alt. Ich bin. Gdzie mieszkasz? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Nie, wo wohnst du? Wo wohnst du? Nix gut. Wo wohnst du? Nie. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Spróbuj, spróbuj. Wo wohnst du? Spróbuj 10 razy, aż będzie tak brzmiało. Mieszkam w, ich wohne in, Cigacice, Sulechów, Zielona Góra, Hashtag Falubas. Ich wohne in, ich wohne in. Mieszkam w, ich wohne in. Bo niektórzy mówią ich wohne, ich wohne. Ja. Powinni Niemcy to też oczywiście zrozumieć. Po prostu ich wohne. Ich wohne in Hannover. To wiadomo, o co chodzi. Ich wohne. Czym się zajmujesz? Chodzi tu o zawodowo. Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? Aha, i zapominam niekiedy powiedzieć. Słuchajcie na melodię zdania. Nie, was machst du beruflich? Co robisz zawodowo? Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? To jest inna tonacja zdania. I tą właśnie próbuj się też kopiować do tych gotowych zdań. Was machst du beruflich? Jeżeli chcesz powiedzieć, jestem na przykład nauczycielem czy studentem, ich bin Lehrer, ich bin Student, po prostu ich bin. Ja jestem. Ich bin coś tam. Ich bin Staplerfahrer, ich bin Verkäufer, ich bin Trainer, ich bin Pilot, ich bin cokolwiek. Ich bin. Przepraszam, jeżeli kogoś zaczepiasz. Entschuldigung. Entschuldigung. To można oczywiście powiedzieć jako przepraszam normalne, albo jak po prostu chcesz kogoś zaczepić i Entschuldigung, wo ist eine Telefonzelle? Jeżeli ktoś tu jest młodszy, widzach? Wy? To co to jest telefoncele? To taka budka zamknięta z szybami, w której kiedyś były telefony. Jak się tam rzuciło parę złotówek, czy groszy, czy tam marki, czy centy, czy fenigi, to można było do kogoś zadzwonić. Takie starodawne. Dziś w muzeum pewnie idzie zobaczyć. Entschuldigung. Entschuldigung. Czy może mi pan, panie państwo, pomóc? Wojtek, czemu nie dopisałeś państwo? Powiedziałeś, nie napisałeś. Zdarza się. Können Sie mir helfen? Albo lepiej. Können Sie mir bitte helfen? Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? Entschuldigung. Können Sie mir helfen? Gdzie jest toaleta? Wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ja. Wo ist die Toilette? Na da. Ach, danke. A ile to kosztuje?
Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Und wie viel kostet das? Wie viel kostet das? To jest za drogie. Das ist zu teuer. 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 Nee, 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 nee. Das ist zu teuer. Poproszę, jeżeli coś zamawiacie. Ich hätte gerne das Schnitzel. Ich hätte gerne die Pommes. Ich hätte gerne den Burger. Burger Pommes auf die Eins. Ich hätte gerne Pierogi. Bigos. Ich hätte gerne. Czy mogę zobaczyć menu, menu, menu? Karte z jedzeniem. Könnte ich die Speisekarte sehen? 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 Albo kann ich? Też można powiedzieć, żeby było łatwiej. Kann ich die Speisekarte sehen? Bo często są też w komentarzach, a czy idzie tak? Oczywiście, to nie jest tutaj wszystko tak zbudowane, że nie idzie i wszystko idzie. Rachunek proszę. Die Rechnung bitte. Die Rechnung bitte. Die Rechnung bitte. To jest ten taki międzynarodowy palec, znak do you know, do mnie, kolego, koleżanko. Die Rechnung bitte. Bo jak się nic nie robi i się tylko patrzy w powietrze, to mik i nie ma. A jak to już wiedzą, a ten coś chce, cholera. Chociaż jak trzeba zapłacić, to dobrze, bo nabiwki są. Ja, czy ma pan, pani jakieś rekomendacje? Haben Sie eine Empfehlung? Haben Sie eine Empfehlung? I to też jest tylko przykład, bo można by było powiedzieć, können Sie mir etwas empfehlen? Haben Sie eine Empfehlung? Haben Sie eine Empfehlung? Która godzina? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie spät ist es? I tutaj słyszycie, że nie słyszycie ist es, tylko ist es. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Bo jak chcę powiedzieć wie spät ist es, to słyszycie, to jest takie twarde ist es. To tak abgehackt, to takie, ja, tak jakbym to sikierą rąbał. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Jak to tak powiecie, to już brzmi tak bardziej native speaker, bardziej taki slang, bardziej mowa potoczna. Wie spät ist es? Nie mówię, że wie spät ist es jest źle, tylko sami słyszycie, jak to brzmi. Czy może pan, pani to powtórzyć? Können Sie das wiederholen? Können Sie das wiederholen? Albo lepiej jeszcze bitte wsadzić. Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das wiederholen? Czy mówi pan, pani po angielsku? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Nee? Na schade. Ah, doch, ja, super. Okay, then let's continue in English. Sprechen Sie Englisch? Nie rozumiem. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Nee, tut mir leid. Ich verstehe nicht. Nie, przykro, nie rozumiem. Ich verstehe nicht. Czy może pan, pani mówić wolniej? Können Sie langsamer sprechen? Können Sie langsamer sprechen? Lang, to nie mówię langsamer, langsamer, tylko langsamer, langsamer, langsamer. I to już jest taki, ja, wyższa półka wymowy, żebym to tak powiedział. Langsamer, langsamer, lang, langsamer, langsamer. Wszystko idzie, ja mówię, że i tak powinni to wszyscy zrozumieć, tak? Ale prędzej czy później chcecie po prostu polepszyć. Coś, co idzie, to czemu nie? Czemu nie? Ja, jakbym się tego uczył, to bym tak próbował brzmieć jak. Langsamer. Können Sie langsamer sprechen? Jestem głodny. Ich bin hungrig. Ich bin hungrig. Grich. Nie mówię hungrig, tylko hungrig. Ich bin hungrig. Ich bin hungrig.
Ich bin hungrig. Jestem spragniony. Ich bin durstig. Ich bin durstig. Ich bin durstig. Ich bin durstig. Jestem zmęczony. Ich bin müde. Ich bin müde. Oh, ich bin müde. Ich muss schlafen. Ich bin müde. Chcę mich pić. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Ich habe Durst. 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 Jestem głodny. Ich habe Hunger. Tamto to było ich bin hungrig, a można powiedzieć ich habe Hunger. Mam głód. Dosłownie, słowo do słowo tłumacząc. Ich habe Hunger. To jest takie coś, co ja bym prędzej powiedział. Ich habe Hunger zamiast ich bin hungrig. Ich habe Hunger. Ich habe Kohldampf. To jest takie, jak to się mówi, zapomniałem. Ich hab Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Jestem chory. Ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin krank. Oczywiście ja jestem gesund, czyli zdrowy, ale tylko tak mówię. Potrzebuję lekarza. Ich brauche einen Arzt. Ich brauche einen Arzt. Ich brauche einen Arzt. Źle się czuję. Mir ist schlecht. Mir ist schlecht. To też może znaczyć, że chce mi się wymiotować, w takim sensie, że mi jest źle. No tak jak po polsku. Chociaż nie, źle się czuję, to może być, bo mi głowa boli, ale mi jest schlecht, to przeważnie takie, że w brzuchu coś tam. Czy może pan, pani pokazać drogę? Können Sie mir den Weg zeigen? 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 Zgubiłem się. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Nie wiem, gdzie jestem. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Dzwonię na policję. Ich rufe die Polizei. Ich rufe die Polizei. Widzicie sami, jaki tu jest miks. Czyli to są wszystko dla wszystkich. Czyli jeżeli jesteś początkujący i to dostajesz i się tego nauczysz, to naprawdę efektywnie możesz użyć język. Bo tu jest wszystko. To jest tak wszystko fajnie dobrane. Fajnie dobrane. O, tak chciałem powiedzieć. Ich rufe die Polizei. Czy jest tutaj Wi-Fi, Wi-Fi? Czy jest tu Wi-Fi? Gibt es hier WLAN? Interesant, że po polsku Wi-Fi, czyli takie międzynarodowe, a po niemiecku WLAN, które jest też oczywiście międzynarodowe, ale ja, jest tak. Gibt es hier WLAN? Gibt es hier WLAN? I tak to się mówi, WLAN. Jakie jest hasło? Wie ist das Passwort? Wie ist das Passwort? Wie ist das Passwort? I tutaj, jak słyszycie, między ist a das jest wie ist das Passwort. Czyli nie mówię wie ist das Passwort, tylko wie ist das Passwort. Wie ist das Passwort? Te tak jakby nie wymawiał. Wie ist das Passwort? Wie ist das Passwort? Ist das, to jest tak sklejone razem, że nie mówię tego te po prostu. Wie ist das Passwort? Kocham cię. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Kocham cię. Ich liebe dich. Tęsknię za tobą. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Jak długo pan, pani zostaje? Wie lange bleiben Sie? Wie lange bleiben Sie? Wie lange bleiben Sie? Wie lange bleiben Sie? Idę teraz. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Jetzt. Bo tu jest T, Z, T. A nie mówicie jetzt, tylko jetzt. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt.
Niektórzy też mówią jetzt. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ja wolę to tak ciutkę dokładnie jetzt. Bo mi się tak podoba. Do zobaczenia wkrótce. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Szczęśliwej podróży. Gute Reise. Gute Reise. Gute Reise. Gute Reise. I teraz jest tutaj tylko jedno. Dziękuję za Twój czas, za Wasz czas, za oglądanie. To była pierwsza część. Jeszcze będzie od 51 do setki. Jak już mówiłem, czy Wam się podobało, czy nie, bo niekiedy się pytam, podoba się Wam, czy nie podobało się Wam i potem słucham się Waszych komentarzy i po prostu nie produkuję dalej. Ale tutaj tytuł jest 100, będzie 100. Nie musicie się martwić, bo dla tych, którzy się podobało, dokończę to na pewno. Dobra, także piszcie w komentarzach, czy fajne, czy niefajne i ja do następnego razu. Trzymajcie się, Wasz Wojtek.